Tak, no ta przerwa była dosyć długa przez Mistrzostwa Świata. Trwało to dosyć długo, no ale w końcu wróciłyśmy do ligi i cieszymy się, że możemy zacząć ten sezon. No i czekamy na kolejne mecze. Tak, udało nam się kontrolować przez cały mecz wynik tego spotkania. Na początku może no, szłyśmy punkt za punkt, jednak potem no, już rozkręciłyśmy się, weszłyśmy na nasze najwyższe obroty. Na pewno też znajdziemy materiał do tego, co jeszcze możemy poprawić, bo jest tego dużo. Jak wiemy, to jest początek sezonu, więc jeszcze ten zespół się kształtuje. Ale jak na razie cały czas do przodu, cały czas postęp. Tak jak pan powiedział, że ta świeżość weszła, jest coś nowego. Na pewno no też mamy tam dużo jeszcze pole do poprawy. Ten zespół jest dosyć młodym zespołem, więc musimy załapać tego doświadczenia jeszcze. Ale na pewno to z czasem przyjdzie. Na pewno jeszcze kolejny sezon może być jeszcze lepszy. A już ten sezon pokazał, że stać tą reprezentację na wiele. Tak, zgadza się. Przede wszystkim spodziewałyśmy się ciężkiego meczu. Wiedziałyśmy, że będzie to dla nas trudne wyzwanie. Ale mimo wszystko jestem zadowolona bardzo z postawy całego zespołu, ponieważ dwa pierwsze sety udowodniłyśmy, że potrafimy grać z chemikiem jak równy z równym. I tak naprawdę kilka takich prostych błędów decydowały w tych setach o tym, że to chemik wychodził na 2-3 punktową przewagę i później już prowadziły i doprowadzały te sety do końca. Ale generalnie, tak jak powiedziałam, jestem zadowolona z całej drużyny i uważam, że dałyśmy z siebie wszystko. I jeżeli z takim klasowym zespołem jesteśmy w stanie grać tak jak w tych dwóch pierwszych setach równo, to znaczy, że stać nas na jeszcze więcej. I tak naprawdę z takimi zespołami zdobywa się najwięcej doświadczenia, więc to jest tylko dla nas bardzo ważna lekcja i nauka na przyszłość. Wiemy, nad czym mamy pracować i mam nadzieję, że zaowocuje to lepszymi wynikami, naszą lepszą grą. No tak, nie ukrywam, że czekaliśmy długo na ten moment. Ten okres przygotowawczy się ciągnął, no ale dotarliśmy w końcu do tego, co jest najważniejsze, czyli do rozgrywek ligowych. Bardzo się z tego cieszymy. Mieliśmy początek taki chyba lekko stremowany nawet, mimo tego, że no, byliśmy tutaj faworytem, powiedzmy, tego spotkania. No ale cóż, no, powolutku, krok za kroczkiem wygraliśmy spokojnie to spotkanie i bardzo się z tego cieszę. Oczywiście, że tak. No. Przypomnijmy sobie poprzedni sezon, czy jeszcze wcześniejsze sezony, nigdy nie było łatwo. 3 lata temu był taki moment, że byliśmy na 10. miejscu w lidze, mimo tego zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, Puchar Polski wtedy. No w tamtym roku pamiętajmy, że przegraliśmy Super Puchar, przegraliśmy Puchar Polski i rzutem na taśmę obroniliśmy Mistrzostwo Polski, także tu nigdy nie będzie łatwo. Przeciwnicy z roku na rok są coraz mocniejsi, coraz wyżej stawiają poprzeczkę. No ale cały czas no, wychodzimy obronną ręką z tych starć no i zrobimy wszystko, żeby było tak samo w tym roku. Oczywiście cele są niezmienne. No, w tym klubie każdy, kto tu przychodzi, grasz, no to wie, o co będzie grać, więc presja nie jest dla nikogo zaskoczeniem. No, oczywiście, że tak. Te takie małe czy duże sukcesy w naszej męskiej czy żeńskiej siatkówce oczywiście przyprowadzą na halę więcej kibiców. A to oznacza, że być może tata z mamą swoje dziecko przyprowadzą na halę. Jeżeli tych dzieci trafi do nas więcej, no to proszę mi wierzyć, to jest kwestia tylko kilku lat, żebyśmy, no nie powiem, że dorównali panom, bo to jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka, ale na pewno w naszej kadrze urodziło się coś tak fajnego, co może skutkować pozytywnie na wiele, wiele lat do przodu.